Hi, you listen to 92.5 Phoenix FM. This is program Pavilion. My name is Paul and I'm running this show for you. Now you will listen to the program Pavilion, which is the first Polish language program in the station. So, if you don't know the language, you switch off the radio. If you do know the language, buckle up. Here we go. Cześć, mówię do Państwa Paweł w programie Pawilon. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, o czym pewnie żaden z Państwa nie... Tak, i na pewno nikt z Państwa nie podejrzewał nas o to, że taka para głupoli jak my będziemy rozmawiać o czymś takim. Nikt na pewno nie podejrzewał, że będziemy rozmawiać o czymś takim, nawet ty. Powiedziałem. Ty, no ale ja mówię, że nikt z słuchaczy nie podejrzewał. No powiedziałeś nawet ja. Nawet ty. Nie, mówię, że nikt nie podejrzewał, że nawet ty będziesz o tym mówić. Aha. No. Widzę, że się świetnie dogadujemy tutaj. Dobra, słuchajcie. No, widzisz? Ja zawsze mam rację, jakby nikt nigdy nie słucha. Zwłaszcza nasi słuchacze. No, nie, ale chciałem dzisiaj właśnie porozmawiać o czymś poważniejszym. Mianowicie z racji tego, że nadciąga Miss Ethnic, który odbywa się 24 w... niedzielę, tak? 24 jest niedziela. Następna, nie ta, którą będziecie słuchać tego, tylko następna. Będzie Miss Ethnic i Miss Ethnic, nie wiem czy Państwo wiedzą, bo ja muszę przyznać szczerze, że się dowiedziałem całkiem niedawno, że Miss Ethnic jest w sumie po to, by rozpropagować Infra Organization? Nieważne, w każdym razie po prostu wielka akcja pod tytułem Stop FGM. Czyli stop okaleczaniu kobiet. I wcześniej wiecie co myślałem, że wiecie, wybory miejsc, tam wymiery miejsc, tam ładne dziewczyny wyjdą, pokażą się, wszyscy będą się cieszyć, tam ślinić, głosować, ale to okazuje się, że nie, że to jest więcej do tego i muszę przyznać się do tego szczerze i też przeprosić, że to była taki akt ignorancji z mojej strony, że nie położyłem na to większego nacisku wcześniej, nie wspomniałem o tym. Aczkolwiek szczytny cel jest naprawdę duży, naprawdę warty uwagi, mianowicie stop okaleczaniu kobiet to rzeczywiście coś, o czym warto mówić, o czym należy mówić, bo niedużo osób o tym wie, niedużo osób zdaje sobie sprawę, o co chodzi. Dokładnie. W każdym razie my słuchaliśmy przed chwilą z Ili wywiadu Samanty z Katarzyną Korzecką i Pauliną Kwaśny, czy Kwas, przepraszam, Pauliną Kwas. Paulina jest jedną z uczestniczek, reprezentuje naszą Polonię, a Katarzyna Korzecka organizuje wybory Miss Ethnic. To jest jedna z dwóch porek, tak? Jedna z dwóch porek, jest jeszcze Ania, ale z Anią nie udało nam się porozmawiać. W każdym razie dziewczyny powiedziały Samancie, na czym dokładnie polega Miss Ethnic, o co walczą, o czym chcieliby mówić. Dlatego myślę, że puścimy sobie teraz piosenkę. A po tej piosence puścimy Państwu ten wywiad, tak. Oczywiście wywiad będzie dostępny także osobno, jako ramówka, gdzie diabeł nie może, tam Samantę poślę. Aczkolwiek uważam, że jest to dość ważne i chciałbym, żeby jeszcze w naszym programie, powiem, że niektórzy z Was na przykład słuchają naszego programu, ale Samantę wywiad już nie, ale ten wywiad jest na tyle ważny, że wszyscy powinni go słyszeć. Także zapraszamy. Thank you.
Witam serdecznie. 24 listopada odbędą się wybory Miss Ethnic. Jest z nami Katarzyna Korzecka. Kasiu, czy możesz nam coś o tym opowiedzieć? Miss Ethnic są to wybory najpiękniejszej, ale najpiękniejszej w innym sensie. Nie urody zewnętrznej, ale urody bardziej wewnętrznej, powiedzmy nawet umysłowej, gdyż dziewczyny przede wszystkim będą musiały się wykazać wiedzą na temat praw kobiet. Jako że 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet, będą również musiały się wypowiedzieć na temat tego, jakie posiadają informacje dotyczące FGM, czyli okaleczania kobiet, któraż praktyka jest stosowana głównie w krajach afrykańskich i azjatyckich. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że sam event nie będzie przyciągał ludzi, którzy interesują tylko obejrzenie, że tak powiem, ładnych dziewczyn, ale dziewczyn, które tak samo charakteryzują się pięknem umysłu, które mają coś do powiedzenia i chcą walczyć właśnie o prawa nas kobiet, o prawa, które niejednokrotnie są łamane. Powiedz mi, Kasiu, kto zgłasza się do tych wyborów? Jakie dziewczyny? Czym one się charakteryzują? Nie wiem, z jakich krajów są? Jak sama nazwa mówi, Miss Ethnic. Jest to bardzo multikulturowe wydarzenie. Dziewczyny są z różnych części świata. W tym roku mamy dziewczynę z Afryki Południowej, dziewczynę z Turcji, z Francji. Także mamy dwie fantastyczne Polki, co mogę powiedzieć zresztą z dumą, że dziewczyny, naprawdę cieszę się, że mamy właśnie Polki, bo w Polsce jest to temat, który raczej nie jest rozpowszechniony aż tak bardzo, a jednak nasze dziewczyny chcą brać w tym udział. No właśnie, a propos Polek, jest z nami jedna z kandydatek, Paulina Kwaśniak. Paulina, powiedz mi, dlaczego ty zgłosiłaś się do tego konkursu? Witam serdecznie. Jestem młodą kobietą, mam 24 lata i uważam, że jest to temat godny poruszenia. Dotyka on mnie głęboko i chciałabym walczyć o prawa kobiet, które nie mają tego przywileju, czyli nie mogą wypowiedzieć się, nie mogą walczyć o to. Ja mogę, bo żyję w demokracji, żyję w republice i głównie dlatego chciałabym im pomóc. I chciałabym wypowiedzieć swoją opinię o tym. Stop FGM. Co to dokładnie znaczy? Chcemy zaprzestać okaleczanie kobiet i okaleczanie młodych dziewczyn. Powiedz mi, w jaki sposób walczycie? Bo z jednej strony, no to wiadomo, jest to Miss Ethnic, nagłaśnia całą sprawę. Prawdopodobnie w prasie macie dużo informacji, pewnie macie swoje strony. Czy możesz nam o tym opowiedzieć?
Przede wszystkim bierzemy udział w tym konkursie i jest seria pytań, która będzie nam zadawana, które my musimy przestudiować, na które my musimy odpowiedzieć, więc zaczyna się to takim procesem samoedukacji, przede wszystkim samodokształcenia się. Potem jest proces przekazywania tych informacji naszym znajomym, naszej rodzinie, przez portale społecznościowe typu Facebook, typu Twitter. Cały czas piszemy posty o tym, próbujemy powiedzieć jak najwięcej możemy. Mamy też swoją stronę internetową MissEthnik, gdzie każda z kandydatek opowiada o sobie, opowiada co ten konkurs dla niej znaczy. W sumie zależy to od każdej z nas, jak my walczymy z tym, jak my to rozgłaśniamy, ale są też media, które są w to wciągnięte, czego dowodem jest dzisiejsza audycja również. Ifra Ahmed, Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą, kojarzy się z tym nazwiskiem. Kasiu, kolejne pytanie do Ciebie. Kim jest Ifra Ahmed? Ifra Ahmed jest Somalijką, która około 10 lat temu przybyła do Irlandii, by po prostu zaznać lepszego życia. Uciekła po prostu z Somalii, by po prostu zacząć życie jako wolna osoba. Oczywiście miała swoje przejścia tutaj, jednak coś cały czas ją prowadziło do tego, żeby zacząć walczyć prawa o kobiet, żeby móc głośno powiedzieć stop FGM, nie chcemy tego, to nie jest tak, jak powinno być. Ifra zaczęła działać właśnie pod nazwą Ifra Foundation i United Youth of Ireland, gdzie zrzeszonych jest wiele młodzieży, która jest uświadamiana też odnośnie praw, jakie mają między innymi w Irlandii, jakie prawa są łamane w ich krajach. Ifra jest osobą medialną, Ifra pokazuje... Przede wszystkim w mediach opowiada o swojej działalności, o krzywdzie, która się dzieje kobietom w innych krajach. I właśnie to jest jej przesłanie, powiedzieć dość, więcej tego nie chcemy, najwyższy czas coś zmienić. A na jakich stronach można znaleźć informacje na ten temat? Przede wszystkim informacje na temat samej Ifra Foundation i MissEthnik można znaleźć na naszej stronie www.missethnicireland.com. Jak również na portalach społecznościowych, właśnie o których wspominała Paulina, na Facebooku na przykład jest Ifra Foundation, jest United Youth of Ireland i oczywiście MissEthnik Ireland, do których serdecznie zapraszam. Ja mam takie pytanie, bo my żeśmy sobie dyskutowali tu chwilę przed programem o tym, dlaczego Polki jakoś nie do końca są wkręcone, to może złe słowo, dlaczego nie do końca czują ten temat. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że tak jak sama też wspomniałaś, że po prostu o tego typu rzeczach czytamy po prostu jako jakaś tam opowieść. Czytamy, oglądamy filmy, na zasadzie to nas nie dotyczy. Zupełnie inaczej patrzymy na ten problem, gdy w naszej okolicy, w naszym środowisku jest osoba, którą podejrzewamy o to, że mogła być ofiarą takiego działania, a zupełnie inaczej podchodzimy do tego, gdy już usłyszymy od tej osoby, tak, przeszłam to wszystko i teraz po prostu mam odwagę powiedzieć o tym głośno, że to jest, że to coś, co wydawało mi się normalne, nie jest normalne i chcę z tym walczyć. Ja osobiście takie coś przeżyłam, poznając Ifrę. A powiedz mi, czego można życzyć temu konkursowi? Przede wszystkim sukcesu, że coraz więcej osób będzie wiedziało o tym problemie, coraz więcej osób powie głośno say no to FGM, czyli po prostu powiedz nie dla FGM, że prawo przede wszystkim zacznie być przestrzegane, że nawet jeżeli w krajach, w których to dotyczy, ten proceder będzie dalej praktykowany, bo nie mamy tak naprawdę na to wpływu, gdzieś tam nawet w podziemiach to się będzie odbywało, to że w krajach, w których my żyjemy, ten proceder przestanie być dalej kontynuowany, bo coraz więcej ludzi będzie patrzyło na to i będzie potrafiło powiedzieć, to nie jest właściwe. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, czego ja życzę temu konkursowi. Mianowicie chciałabym, żeby dziewczyny, które mieszkają tutaj w Irlandii albo w UK, które pochodzą z innych krajów, które są dotknięte tym problemem, żeby oglądnęły, co się dzieje z nami, jak my walczymy. Jeżeli ich babki i ich matki zmuszają je, by same poddały się FGM, tak jak głosi ich kultura, żeby one też z tym zawalczyły, żeby powiedziały nie i żeby zgłosiły się do Fundacji Ifry o pomoc, żeby po prostu wiedziały, gdzie mają iść i wiedziały, że jest pomoc i są ludzie, których to obchodzi i którzy im pomogą.
A ja mam jeszcze takie pytanie, bo jak gdyby FGM kojarzy się z Afryką tak naprawdę, że to się dzieje tam, gdzieś daleko, daleko od nas. Czy takie sytuacje zdarzają się w Irlandii? Czy kobiety są okaleczane tutaj? Niestety muszę powiedzieć, że tak. Dziewczyny są okaleczane zarówno tutaj, jak również są wywożone na przykład do swoich krajów pod pretekstem wakacji. Prawo irlandzkie na to nie zezwala, ale że tak jak wspomniałam wcześniej, pewne procedury dzieją się jakby w podziemiach i to jest taki bardzo, bardzo zamknięty temat. Niejednokrotnie dziewczyny wstydzą się o tym mówić, bo w ich głowy wbijane jest, że to jest właściwe. To proceder mimo wszystko jest nadal praktykowany i mam nadzieję, że kiedyś to ulegnie zmianie. Kasiu, przypomnij nam jeszcze, kiedy dokładnie i gdzie dokładnie jest Miss Ethnic? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na konferencję dotyczącą przemocy, walki z przemocą wobec kobiet, jak również wybory Miss Ethnic 2014. Gdyż wybieramy Miss przyszłego roku. 24 listopada w budynku Communication Workers Union na North Circular Road o godzinie 17. Bilety do nabycia są przy drzwiach w cenie 10 euro. Jest to kwota, która przeznaczona będzie na cele dobroczynne. Bardzo dobrze, że ta akcja się rozprzestrzenia i mam nadzieję, że będziecie miały dużo widzów, dużo ludzi dowie się o czymś takim i że po prostu przyniesie to skutek. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Samancie za wywiad. Widzisz, w tym momencie żałuję, że mnie nie będzie w tym wydarzeniu, bo jest naprawdę co walczyć. Tak, to jest coś, na czym powinniśmy być i szczerze mówiąc trochę... Nie, kobieta powinna być. Nie, wiesz co, to już chyba, wiesz, to, że jest walka o prawa kobiet, nie znaczy, że tylko kobiety powinny wspierać takie wydarzenia. Ja bym bardzo chętnie się udał na to, ale niestety czas nas goni, a już jest tak, że jesteśmy zobowiązani pojawić się na koncercie Staszka Sojki i to nie wiem. Niestety, no nie uda nam się, aczkolwiek trzymamy kciuki za wydarzenie, mamy wręcz nadzieję, że uda się na nie bardzo duża liczba osób. Na pewno tak się stanie, bo jeżeli jest impreza międzynarodowa, to będzie dużo osób. Z tego co wiem też, z tego co wiem od organizatorów Miss Ethnic, ma się tam pojawić podobno reprezentant BBC i CNN, także impreza zostanie nagłośniona. Czyli dużo akcji. Bardzo dobrze. To co dalej? Co dalej? No nie wiem, czy słyszałeś o zespole Down the River. Nie, czy ja słyszałem o zespole Down the River? Niech pomyślę. No nie wiem, czy słyszałeś, że właśnie udało się chłopakom nakręcić klip pierwszy. Tak? Widziałeś już teledysk? Widziałem. Czyż słyszałeś tak? Czyż słyszałem, ale chciałem ci się dać pochwalić. Bo widzę nutkę radości i dumy z chłopaków w twoim oku. Tak, dokładnie. Właśnie rozmawiałam z jednym z członków zespołu. Mhm. Opowiadał mi, jak wyglądał proces nakręcenia tego klipu. No na pewno wiesz, z nas chłopaków mieli duży ubaw. No na pewno, no. Domyślam się. U nas sam proces nagrywania programów jest niezłym ubawem, a co dopiero nagrywanie klipu. Nie? Może też sobie nagramy klip kiedyś. Myślisz, to będzie dobry pomysł? Tylko po co, jak się nagrywać klip do programu radiowego? No to co? Przerzucimy się... Na wszystko możesz puścić. Zrobimy sobie vloga. Rozumiem, że nagrania wideo, będziemy siedzieć, mówić do mikrofonu, tak jak teraz, będziemy mieli tu kamerę, będzie nas nagrywać. Zaraz buśniemy jak chłopaki z Enderiem. Nie zrobimy tego. Ale kto nie widział teledysku, polecam, naprawdę... Na YouTube już oglądać. Tak, to jest naprawdę dziwne uczucie, kiedy się ogląda w teledysku kogoś, kogo się zna, nie? Górze, Jarek, cześć! Patrz, Jarek, Artur! Izak, ta solówka na tej gitarze, tam na tym murku. No właśnie słyszałam, że ciężko było z pogodą, wiesz, jak w Irlandii. No jasne. Oni chcieli zrobić takie, wiesz, przy zachodzie słońca. Aha, rozumiem. Ale na szczęście jakoś mogli zrobić w deszczu, to by się im udało szybciej. Teledysk w deszczu. Byłby trochę jak... Ale wiesz, słońca. Jak Axl Rose i November Rain, nie? Cały teledysk w deszczu, no coś takiego. No w Irlandii jak inaczej, w deszczu powinno być wszystko. A Izak też ma długie włosy. No nie, też to by było, żeby to nie fajnie wyglądało. Jest trochę depresyjne, nie? Tak, dobrze na gitarze. Także zapraszamy wszystkich do oglądania tego teledysku. Ten teledysk jest zamieszczony już na naszej stronie od 2 czy 3 dni. Także możecie go tam znaleźć. Jest może przypomnijmy, do jakiej piosenki został nagrany ten tak. teledysk. Tak, to jest piosenka... Left Behind. Mhm. No. No to może puścisz?
A, no tak, no pewnie tak, no jasne. Posłuchamy sobie Left Behind, a potem rzucimy jeszcze jeden ciekawy news związany z Down the River, ale to dopiero poprzednio. Także Left Behind. Tak, no i spuszczę. Patrz, chciałem powiedzieć Left Behind, Down the River. Nieważne, zapraszam. Who will take the blame?
Witamy Państwa po tej muzycznej przerwie. Jak zapowiadaliśmy, mamy jeden ciekawy news związany właśnie z zespołem Down the River i nie tylko. Otóż w najbliższy piątek? Tak, tak. W najbliższy? 22 odbędzie się... Kalendarz. Dokładnie, musimy mieć kalendarz tutaj na ścianie. Tak. Może ktoś będzie chciał, no nam przyniesie swój kalendarz. Odbędzie się na Dame Street w pubie, w hali koncertowej The Mercy Line Venue. Odbędzie się impreza organizowana przez Polish Theatre, która się nazywa Breaking Mad i będzie tam grało kilka naszych znajomych zespołów. No mianowicie tam The River, El Grey, Grazy. No, czyli będzie całkiem niezła impreza. Rozpoczyna się... Nie wiemy, o której się rozpoczyna. Wiem, że tam The River będą grali o 10:00. Mm-hmm. Ale na pewno wcześniej będzie grał El Grey. Tak, imprezy zwykle zaczynają się, wiecie, o 7:00. Ale tak jak mówię, mogę wam obiecać, że na pewno pod jak tym programem... Jak tylko się dowiemy, na pewno damy znać. Tak, damy znać. Nie tylko damy znać, ale będzie po prostu link do tego na naszej stronie. To także. Się aha, no dobrze, przepraszam. Chyba, że chcesz tu jeszcze raz przyjechać i dograć to. No, byłoby fajnie, ale niestety nie dam rady. Także co mogę obiecać, że będzie link do tego wydarzenia na naszej stronie na Facebooku, także tam możecie się dowiedzieć więcej, mianowicie kto będzie jeszcze występował, oprócz El Grey, Razy, Down the River. Ta impreza. Tak, gdzie to dokładnie będzie, w każdym razie, tak jak mówię, będzie się to odbywać na Dame Street 22 listopada. W piątek. No, gdzieś w godzinach wieczornych, spodziewałbym się tak koło 8:00. I o ile wiem, to wejście kosztuje 7 euro? Tak słyszałam, ale też nie ma. Musimy to sprawdzić. Także tak jak mówię, proszę sobie sprawdzić to na link na Facebooku, który będzie u nas na stronie. No i co jeszcze? No co, Sojka 24, przypominamy wszystkim, o godzinie 7:00, 24 w niedzielę, w Liberty Hall, który jest na NQI, co też bardzo łatwo znaleźć. No i tyle. No. Tam możemy się spotkać, bo będę tam i Ilona, będzie tam i Ilona i ja. Moja poczucie już siada, naprawdę. Poza tym, co jeszcze? No, w piątek na tej imprezie właśnie Breaking Mad na pewno spotkacie tam Ili. Nie wiem, czy ja się pojawię, może się też pojawię, ale nie jestem pewien. Także miejmy nadzieję, że do zobaczenia. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Pa, pa! Nie. No dobrze, to nie. Cześć.